Bardzo się cieszymy, że dziś przystępujemy do jak gdyby uruchomienia, tak na dobrą sprawę, przy wsparciu pani wojewody, oczywiście też kuratorium projektu, który no, ma za zadanie przygotować naszą młodzież, przygotować też nasze dzieci do wejścia w gospodarkę, wejścia w procesy przedsiębiorcze, innowacyjne przede wszystkim. I to właśnie dotyczy nauczania robotyki i programowania tej robotyki. Wielki, ważny program, który składa się nie tylko ze szkolenia nauczycieli, opracowania obudowy metodycznej, ale i także z takiej praktycznej części, czyli zakupu sprzętu, wyposażenia. Projekt jest naprawdę bardzo sieciowy. Spodziewamy się, że ponad 600 szkół podstawowych w ten projekt się zaangażuje i ten nabór rozpoczyna się właśnie już 8 i do 29 maja będzie trwał. Nasze doświadczenie w zakresie programowania, edukacji z tym związanej jest bardzo duże i dziękujemy, że marszałek dostrzegł wielką przyszłość dla młodych ludzi, którzy nabędą w szkołach podstawowych pewne umiejętności niezbędne w XXI wieku, właśnie związane z nauczaniem matematyki, informatyki oraz programowania i robotyki. Program, który dzisiaj, jak pan marszałek powiedział, jest inicjowany i związany jest także z przeznaczeniem dużych środków finansowych, blisko 140 milionów złotych, między innymi na zakup sprzętu, także wypracowanie materiałów dydaktycznych, metodycznych, pomocniczych dla nauczycieli uczących tychże przedmiotów, ale także materiałów promocyjnych, na wyposażenie szkół w odpowiedni sprzęt, na organizację wydarzeń promujących programowanie oraz robotykę i cały szereg innych działań, które służą temu, aby popularyzować zasadność kształcenia w tym kierunku, da możliwość wykształcenia kadr, które są najbardziej potrzebne w współczesnych nam czasach.